Dzisiaj krótki film z kibelka. Dzisiaj krótka aktualizacja na temat płynu do spłuczki, do kibelka turystycznego ze sklepu Action. Płyn tak się nazywa. Nie będę się tu łamał języka sobie, bo nie wiem, czy to po niemiecku, holendersku, czy po angielsku. Nieważne. Nie. Nie. Szkoda pieniędzy. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale tu wkleję link do filmu, w którym kupiłem. Chyba 12 albo 15 zł. Pojemność jest 1 litr. No i szczerze, nie, nic to nie daje. Kompletnie nie ma to żadnego zapachu tak naprawdę. Taka, kurczę, jakby woda z płynem do naczyń, ale bardzo kiepskiej jakości. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie szkoda kasy, bo mówię, ten płyn kompletnie nic nie daje, nawet nie barwi wody za bardzo, mimo że on taki jest tam czerwony czy różowy, ale nawet nie zabarwia wody, nie daje żadnego, że tak powiem, poślizgu, czyli to, do czego ma służyć, nie daje żadnego efektu dezodoryzującego, znowu trudne słowo, ale takiego efektu też nie ma, także zdecydowanie odradzam. Mówię, szkoda pieniędzy. Lepiej już kupić coś z Allegro. Wiadomo, najbardziej chwalony i najbardziej polecany jest Tedford, teraz jest cholernie drogi. Ja używam najczęściej tego Campi Red, choć ogólnie leję co popadnie, ale tego Campi najczęściej. I to jest fajny płyn, całkiem przyjemny, fajny zapach. Nie jest zbyt intensywny, ale też zauważalnie daje taki, mówię, efekt poślizgu na muszli tego kibelka turystycznego. Teraz dwa, no, ma zdecydowanie taki dosyć przyjemny zapach, troszeczkę odświeża, że tak powiem, po robocie w tej toalecie troszeczkę lepiej pachnie. Także to tak, a to nie, bo jest naprawdę do niczego, szczerze mówiąc, do niczego. Bardzo podobny efekt osiągniecie, jak sobie mówię, dolejecie, nie wiem, 3 krople płynu do naczyń albo jakiegoś szamponu do wody i tyle. Mniej więcej taki efekt, także bardzo słaby. Nie próbowałem płynu do tego, który idzie do zbiornika, też jest w Julii, też ostatnio widziałem, chyba 2-litrowa butelka kosztuje chyba 17 czy 18 zł, ale nie wiem, czy jest sens wydawać pieniądze, jeżeli ten płyn do spłuczki nie radzi sobie kompletnie, nie daje kompletnie nic, to chyba szkoda pieniędzy też wydawać na ten płyn do zbiornika. Jeżeli macie jakieś inne doświadczenia z tamtym płynem z Actiona, to chętnie posłucham, bo może akurat jest warto, ale po tym mam złe wrażenia i złe doświadczenia, także myślę, że chyba nie. Także to tyle, króciutki dzisiaj taki filmik, mała aktualizacja, którą obiecałem. A już niedługo nagram jeszcze jedną aktualizację odnośnie płynu, który dostałem od jednego z moich widzów, o płynie do toalety, do zbiornika na nieczystości, mobile toilet bodajże. Też tu po prawej pojawi się link, gdzie pokazywałem takie moje pierwsze wrażenia po zużyciu kilkukrotnym, a teraz już praktycznie wykończyłem butelkę, na zmianę z innymi co prawda, żeby mieć jakieś porównanie, ale też parę słów chcę o nim powiedzieć. Dobra, to tyle, nara.